Poniższy film prezentuje szybki i prosty montaż samozamykacza GZTS 5000. Przy standardowym montażu w pokazanej wersji szynę ślizgową z regulacją wysokości montuje się do drzwi lewych po stronie zawiasowej. W przypadku standardowego montażu po stronie zawiasowej czynności są identyczne dla wszystkich wersji TS 5000. W tym przypadku drzwi zostały już wcześniej przygotowane do montażu korpusu samozamykacza. Jeśli miejsce montażu nie zostało wcześniej przygotowane, niezbędne punkty wiercenia można nanieść na skrzydło drzwi lub ościeżnicę, korzystając z szablonu do wiercenia. W pierwszej kolejności montuje się korpus samozamykacza. Aby to wykonać, należy wysunąć pokrywę korpusu, delikatnie naciskając i popychając w jedną stronę. Należy zawsze używać wyłącznie śrub, które są odpowiednio dobrane do ościeżnicy. W tym przypadku są to śruby metryczne do drzwi profilowych z metalu lekkiego. W celu montażu dźwigni szyny ślizgowej należy w pełni zamknąć zawór regulacji prędkości zamykania. Następnie należy umieścić dźwignię na korpusie zamykającym i zamocować ją za pomocą śruby dźwigni. Moment dokręcania wynosi 14 Nm. Następnie kostkę ślizgową należy wsunąć w szynę ślizgową. Kolejno należy założyć zaślepki boczne i zamocować je za pomocą dołączonych śrub wpuszczanych. Należy użyć klucza imbusowego 2,5. W przypadku standardowej szyny ślizgowej zaślepki boczne po prostu należy wpiąć w swoje miejsce. Następnie należy zamocować szynę ślizgową do otworów wywierconych w ościeżnicy. W miejscu kostki ślizgowej należy przyłożyć niewielką siłę, aby przycisnąć szynę ślizgową do ościeżnicy i zamocować. Wskazówka. Proces ten można uprościć poprzez wcześniejsze zmniejszenie siły zamykania przed zamocowaniem szyny ślizgowej i następnie ponowne zwiększenie siły zamykania. Przy okazji, w przypadku zatrzaskowej kostki ślizgowej, połączenie między dźwignią a kostką ślizgową wykonuje się po przykręceniu szyny ślizgowej do ościeżnicy. Następnie należy dostosować wysokość szyny ślizgowej. Nieznacznie wykręcić śrubę mocującą, przesunąć szynę ślizgową do wymaganej pozycji i ponownie dokręcić śrubę. Ostatnią częścią jest wsunięcie zaślepki zatrzaskowej na szynę ślizgową. Upewnij się, że zostanie wsunięta właściwą stroną, zwracając uwagę na szczeliny. Aby wykonać podstawową konfigurację po pierwszym montażu, należy dokonać odpowiednich pomiarów, a następnie użyć klucza imbusowego 5, aby ustawić siłę zamykania według szerokości drzwi. Siłę zamykania można łatwo sprawdzić za pomocą wskaźnika. Otworzyć zawór czasu zamykania i ustawić czas zamykania na 5-7 sekund dla drzwi otwartych do kąta 90 stopni. Ustawiona prędkość zamykania dotyczy zakresu od 180 do 0 stopni. Jeśli drzwi zamykają się bezpiecznie, ustawienia zostały zakończone. Jeśli praca zapadki zamka jest nieco sztywna, można ponownie zwiększyć prędkość zamykania między 10 a 0 stopni za pomocą zaworu regulacji końcowej fazy zamykania, aby zamek pewnie chwytał drzwi. Za pomocą tłumienia otwierania można spowolnić ruch drzwi od kąta około 70 stopni, aby uniknąć uszkodzenia systemu drzwiowego lub ościeża. Aby to zrobić, należy zamknąć zawór tłumienia otwierania. Na koniec należy zatrzasnąć z powrotem pokrywę samozamykacza. Samozamykacz jest teraz zamontowany i ustawiony.